karcie. Ty, ty mi to później wyślij, ja to obrobię. Nie włączam, to i tak wszystko nie. Ja włączam. Jeśli z tym pika na mnie, to ci go obrobię, nie? Żeby to samo tak było. Nie mam dynamiki, ale ja mam. Tego mam nerwa. A w zagranie miałem po 450. Tak samo. Kurczy masz? Nie. Kratyna. Też nie jest to. Guarana. A, Guarana. Dzień dobry, no cudownie wyglądacie wszyscy patrzący, prawdziwie zawodowy peleton świadczący, że kochacie zawonie, że kochacie Henia Chalickiego, dla którego tutaj większość przyjeżdża, bo Heniek to wielka postać, a ja sobie pozwolę na samym wstępie powitać serdecznie komendanta głównego Państwowych Straży Pożarnej, generała brygadiera Lesława Leśniakiewicza i poprosimy, panie generale, tu na wstępie, tak jest, jednocześnie szef obrony cywilnej kraju, zastępca komendanta głównego, nadbrygadier Marek Kowalski. Witamy serdecznie, panią sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pani Lila Jaroń. Wójt Robert Borczyk, proszę państwa, to wielka i jakże zasłużona postać dla polskiego sportu i kolarstwa. Powitajmy serdecznie, bo tu czujemy się wszyscy znakomicie.
dyrektor wyścigu Henryk Charucki. O Heniu będziemy długo i dzisiaj opowiadać. Cieszymy się, Heniu jest wielką postacią w światowym sporcie, nie kolarstwie, nie tylko w Polsce. Mili Państwo, Mietek Żelazowski, chciałbym mu cześć oddać, nie wiem, gdzieś się skrył, ale serdecznie kłaniamy się zasłużonemu Nestorowi działaczy kolarskich. No jest tutaj wspaniałe grono, witamy Was serdecznie i prosimy bardzo generał brygady Lesław Leśniakiewicz, proszę. Wiesław, jest z nami Zbyszek Budka również, nasz mistrz olimpijski strażacki. Więc bardzo chciałem podziękować organizatorom za to, że strażacy mogli się tu spotkać w Zawonie po to, by odbyć swoje mistrzostwa strażaków. Nie tylko Państwowej Straży Pożarnej. Zapraszamy do dobrej, sportowej rywalizacji. Ciągcie generałów do przodu. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście nie zapomniałem o tym, który rozsławił imię Polski na sportowych i nie tylko arenach świata. Powitajmy serdecznie naszego mistrza olimpijskiego, Zbigniew Brytka. To on, biało-czerwony. Jesteśmy szczęśliwi, że jest razem z nami, że wystartuje w wyścigu w Zawoni. Oddam głos panu wójtowi, proszę bardzo. Wiem, że pani sędzina już prosi, żeby zaczynać. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Gościnna gmina Zawonia wita wszystkich kolarzy, wita wszystkich mistrzów na drugiej koronie kocich górnych mistrzostwach polskich Straży Pożarnej. Z wielką radością witam pana generała, pana zastępcę, witam panią sekretarz, wielką przyjaciółkę Zawoni i tą, która pozwala nam, aby takie duże wyścigi odbywały się w sposób organizacyjny. Wspaniałe. Witam dyrektora i ojca chrzestnego tego wyścigu, Henryka Charuckiego. Szanowni Państwo, gmina Zawonia jest otwarta was wszystkich. Serdecznie wszystkich was zaprasza do nas. My starać się będziemy o to, aby w tej gminie było coraz lepiej, aby te warunki drogowe były coraz lepsze. Życzę Państwu miłej zabawy, rywalizacji i zwycięstwa. Wszystkiego dobrego. Ponieważ mam 10 sekund, to tylko życzę w imieniu marszałka województwa dolnośląskiego Państwu wspaniałej walki konkurencyjnej, formy, no i abyśmy się tutaj spotykali nie tylko raz do roku z takimi wszystkimi osobistościami. Wszystkiego dobrego. Minuta do startu, dokładnie nasza pani sędzia, pełna urody, ale przestrzegająca regulamin i porządek. Minuta do startu. Teraz już trzeba wrócić, nie? Tak. Wszystkie dystanse razem jadą? Nie! Pani nie spadła. Thank you.
Ewa! Porwało się, no, rąk ten. Mało się świeży.
Tak! Ale tam na górze będzie urwanie też. Będzie, będzie. Tam pójdzie pierwszy, ale jest kolor. Niska waga. Tak. A to taka góra, że z patelnią wyjedzie. No. Z tyłu góra, no. Zostaje na to. No. Thank you.
drogi międzynarodowym wyścigu kolarskim w Cereklicy. Wyścig odbywa się o puchar. Patryk? Dobrze. Jest ogieńce? No trochę.